Organizując prace związane z wyborem kandydata na patrona naszej szkoły, przyświecały mi takie jakby trzy założenia. Pierwsze i takie najważniejsze to to, aby wybory kandydata na patrona dokonywały trzy grupy, trzy społeczności szkolne, czyli rada, czyli rodzice, uczniowie oraz nauczyciele w połączeniu z pracownikami szkoły. Druga rzecz to to, żeby wybór kandydata opierał się na wartościach, które zostaną wypracowane też przez te trzy grupy. I trzecia rzecz to taka, aby wybory na patrona odbyły się w sposób demokratyczny i żeby każda osoba mająca możliwość zabrania głosu, żeby tak zorganizować te wybory, żeby mogła też oddać głos. Chcę tylko powiedzieć, że w tym roku szkolnym mamy około 850 uczniów, nauczycieli i pracowników jest 116, a rodziców około 1400. Zadaliśmy sobie takie pytanie, dlaczego te działania robimy i chcielibyśmy, aby poprzez nadanie imienia szkoła zyskała własną tożsamość, szkoła buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości, promuje postać patrona, pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem oraz tworzy własny ceremoniał. Jakie pytania podczas tej debaty sobie zadaliśmy? I też tak pracowaliśmy wokół tych pytań. Jakie przesłanie powinna nieść postać kandydata? Co ma wyróżniać kandydaturę wśród innych ludzi, działań, symboli, jakie cechy charakteru, jakie przesłanie? Jakie korzyści odniesie uczeń szkoła, jakie korzyści odniesie społeczność lokalna? Do czego będzie nas zobowiązywało przyjęcie patrona szkoły? I kto nie może zostać patronem? Warunki wykluczające kandydaturę, co nie będzie akceptowane, jakie postawy są postawami nagannymi? Pierwsza z wartości, która została przez nas opracowana czy wybrana, to jest ambicja, wytrwałość i zaangażowanie. Druga z wartości – entuzjazm. Trzecia z wartości – empatia i okazywanie uczuć. Czwarta z wartości – kreatywność. I piąta z wartości – szacunek i tolerancja. I były takie kandydatury. Błogosławiony Józef Mazurek, ksiądz Jan Twardowski i postać literacka Mały Książę. Wybory patrona odbyły się 14 i 15 czerwca 2018 roku i zostały ogłoszone informacje o wyborze patrona 18 czerwca 2018 roku. Jeszcze w międzyczasie oczywiście te osoby, które decydowały o zgłoszeniu kandydatur, miały możliwość prowadzenia przedstawienia tych kandydatur rodzicom, uczniom i nauczycielom. Czyli jakby wynikiem głosowania był wybór księdza Jana Twardowskiego. Składając dokumenty do Rady Miasta, też przedstawiłam uzasadnienie szczegółowe wyboru księdza Jana Twardowskiego na patrona szkoły. Że ja się nie zgadzam z uzasadnieniem, może nie tym, które wyczerpująco do wniosku panie żeście przedstawiły, ale do wniosku do uchwały. Otóż w tym wniosku pisze, że osoba patrona wybrana w sposób zgodny z przepisami prawa oświatowego nie budzi kontrowersji. No proszę państwa, no proszę mi wybaczyć, ale ja jednak te kontrowersje czytam i słyszę. I jest ich przynajmniej kilka. Trzy albo nawet cztery. To ja je wyczytałem, wysłyszałem, usłyszałem i one są dość, proszę państwa, no dość są takie kontrowersyjne właśnie same w sobie. Postać księdza Jana Twardowskiego jest postacią bardzo skomplikowaną. No na przykład z jego dzienników o charakterze intymnym wynika, że on nie potrafił sobie wyobrazić życia w pustce uczuciowej. To państwo żeście zapisali w jednej z wartości, które tam przyświecały temu konkursowi, że to powinna być empatia i przekazywanie uczuć.
Ale się zastanawiam, czy to życie jakby nie w pustce uczuciowej, tylko wręcz przeciwnie, napełnionej uczuciami, czy one się dadzą pogodzić z misją wobec dzieci. Ksiądz Twardowski do końca się nie wytłumaczył ze swoich związków i uwikłań z kobietami. Jeśli ja mówię, że ja słyszę, że jego związki z panią W, z panią P, z panią M, z Janiną P, z Gabrysio są niewyjaśnione literacko czy w materiałach źródłowych i co powodem do stawiania zarzutów nieudowodnionych, zaznaczam, ale to powiem tak. Ja nie jestem po to, żeby szukać dowodów czy oskarżać. Ja go wcale nie, generalnie ja wcale księdza Jana Twardowskiego nie oskarżam, tylko ja mówię, że te uwikłania, z których się nie wytłumaczył, więcej, z których on jakby brnął, bo on wyraźnie stwierdził, że przebywa w stanie zakochania, to proszę się zapoznać właśnie tych, którzy tutaj w tej chwili próbują skierować dyskusję, moim zdaniem, mam nadzieję merytoryczną, w jakieś osobiste przytyki, to powiem tak. Proszę się zapoznać z literaturą. Jest wyraźny zarzut, że związki księdza Jana Twardowskiego z kobietami mają charakter, proszę Państwa, kontrowersyjny jako właśnie duchownego. Druga kontrowersja, to proszę Państwa, ksiądz Jan Twardowski był zarejestrowany jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa w 1987 roku pod pseudonimem poeta. Kontakty miał z oficerem od 1980 roku 7 lat i w 1987 został zarejestrowany jako TW poeta. Nie ma żadnych dowodów, że podpisał jakieś listy współpracy, ale już wiemy, że te debaty w odniesieniu do innych osób, nawet sławniejszych, do dzisiaj dzielą Polaków. Trzecia kontrowersja to nie jest bezpośrednio związana z działalnością księdza Jana Twardowskiego, ale z tym, co było po. Chociaż w pewnym sensie to też świadczy, że nie do końca tę sprawę załatwiono. Proszę Państwa, ksiądz Jan Twardowski umarł w roku chyba 2006. Tak, przepraszam, 2006. Proszę Państwa, w roku 2018, czyli w tym, 95 intelektualistów napisało list, chyba do ministerstwa czy do kogoś, że chce przeciąć spory co do spuścizny literackiej po księdzu, że jest jakiś karczemny spór między spadkobiercami, bliżej lub dalej związanymi z księdzem Twardowskim, i ci intelektualiści, prawie setka, chce, żeby powstała jakaś komisja ministerialna, która by się zajęła opracowaniem dorobku księdza Jana Twardowskiego. Nie zostało to do dzisiaj wyjaśnione, nie wiadomo, w jakim to kierunku pójdzie, ale ten spór jest powszechny w środowisku literackim i, proszę Państwa, w środowisku krytyków, więc rozumiem, że w pewnym sensie dotyka i nas. Czwarty zarzut, to już taki lokalny mój, to jest taki, a jaki jest związek księdza Jana Twardowskiego z Lubartowem? W Lubartowie żadnych związków z księdzem Janem Twardowskim nie znają, w sensie jakiegoś związku personalnego, osobowego, czy jakiegoś, proszę Państwa, przyczynowego, skutkowego. Nie ma takiego związku. Przypominam Państwu przykład syndrom Irlandii. Kraj do niedawna prawie że najbardziej katolicki, dzisiaj chyba pani premier jest osobą inaczej, proszę Państwa, kochającą, tak to powiem delikatnie. Może się okazać, tam są ustawy o związkach partnerskich, zupełnie przekręcenie, więc boję się, że za kilkanaście lat, jak my nie poczekamy z dyskusją, tylko wykorzystamy swoją chwilę, że mamy 5 minut i dajemy swoje bohaterów, się może okazać, że to są bohaterzy na chwilę. Ja nie mogę głosować za tym patronem na tak. Wstrzymam się od głosu. Mam nadzieję, że Państwo żeście zrozumieli moje intencje. Dziękuję. Uważam, że uczniowie nie zajmują się polityką, wybierając patrona. Nie chodzi im o to, czy to jest TW, czy nie TW. Po prostu oceniają go po swojemu i dobrze go oceniają. Ksiądz Twardowski to może kochał platonicznie po prostu. Jest to możliwe i jest to w porządku. Szanowni Państwo, ja sądzę, że uczniowie, rodzice i nauczyciele, wybierając taką osobę na patrona swojej placówki, dokładnie zapoznali się z życiorysem i dokładnie znają wszelkie kontrowersje, które tutaj padły z tej mównicy. I myślę, że 2000 osób, bo tyle podała pani dyrektor, uczniowie, rodzice i
nauczyciele wiedzą dokładnie, co robią. I nawet jeżeli zmienią się struktury polityczne, to jest to osoba o niepodważalnym autorytecie. I myślę, że do takiego wniosku doszły te osoby, które wybrały taką postać na patrona. Dlatego Klub Prawa i Sprawiedliwości poprze wniosek pani dyrektor i grona pedagogicznego o nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 1 księdza Jana Twardowskiego. Proszę państwa, zaufajmy społeczności szkolnej. To, co przedstawiła pani dyrektor, procedura wyboru, wartości, którymi się kierowały, uważam, że powinniśmy, ja przynajmniej będę głosował za zaakceptowanie wniosku, który trafił do nas pod obrady Rady, bo nie czuję się na tyle, ważny, żeby kwestionować wybór ponad dwóch osób z mojej wspólnoty lokalnej, z mojego miasta. I będę szczęśliwy, jeżeli będę mógł powiedzieć, że jestem absolwentem Szkoły Podstawowej nr 1 imienia księdza Jana Twardowskiego. Dziękuję. Niewątpliwie ksiądz Twardowski to wielka postać. Jaką ma przeszłość, to możemy sobie wyczytać. Wiele osób czytało na ten temat. Państwo wybraliście go w głosowaniu, takim jakim tutaj pani dyrektor nam przedstawiła. I sądzę, że nawet my jako Rada nie jesteśmy za bardzo kompetentni, żeby podważać to głosowanie. Jeśli chodzi o to, czy to jest postać kontrowersyjna, czy nie jest postacią kontrowersyjną, ksiądz Twardowski, to muszę powiedzieć, że tak, ale każdy z nas jest. A czy żołnierze wyklęci nie są postaciami kontrowersyjnymi? A czy Piłsudski nie jest postacią kontrowersyjną? A ile dobrego zrobili dla społeczności? To nie chodzi o to, czy miał wybryk jakiś, czy nie. Każdy z nas jest grzesznikiem, a jako ksiądz z ludzi pochodzi i do ludzi poszedł. I w tej chwili wydaje mi się, że gdyby nie przydomek albo tytuł ksiądz, to wydaje mi się, że może tematu by nie było. Szanowni państwo, to czy miał kontakt z kobietami, bo to od razu padło, jako pierwszy argument. No gdzie to wyczytane zostało? W jakich mediach? Na Onecie? Możliwe. Ale szanowni państwo, każdego można oczernić. Dla tych państwa, którzy dzisiaj tutaj przyszli, najważniejsze jest to, jakim był człowiekiem i jakie wartości niósł. Czego dokonał i czego nauczał. Jeden z radnych powiedział, że Irlandia się strasznie zmieniła, żeby to nie był patron na chwilę. No, szanowni państwo, nie jesteśmy w stanie wpłynąć na losy świata, jeśli nie na teraz, to na kiedy ten patron jest, będzie sposobny. Mam nadzieję, że Polska nie stoczy się do poziomu Irlandii i że ten patron trochę dłużej zostanie. Dziękuję. Więc wiem, że na pewno ten wybór jest dobry i uszanujmy go. Proszę państwa, bo to jest wybór 2000 osób i uszanujmy ten wybór i uchwalmy tą uchwałę. Dziękuję bardzo. Czy jest osobą kontrowersyjną, czy miał jakieś nieformalne związki, czy był tajnym współpracownikiem? Pewnie wszyscy ci, którzy przyznali mu, a muszę posiłkować się, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski w 2006 roku, Nagrodę PEN Klubu w 1980, Order Uśmiechu, Nagrodę Literacką imienia Władysława Remonta, Medal Polonia Mater Nostra Est, Medal Złotego Feniksa, doktoraty honoris causa, dziecięce nagrody i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy ci pewnie się mylili, przyznając mu te nagrody. Pewnie mylił się również Narodowy Bank Polski, który wybił dwie monety z jego wizerunkiem. Pewnie mylili się również i ci radni tych samorządów, którzy przyjęli honorowe obywatelstwo księdza Jana Twardowskiego. Ja nie mam takich wątpliwości, a nie mam wątpliwości również dlatego, tak kończąc myśl, że nie mają wątpliwości dzieci, które wybrały w sposób świadomy i celowy jego jako patrona. Przeczytam państwu tylko jeden króciutki wiersz dziecka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Białymstoku, która to szkoła jako pierwsza nadała patrona w postaci księdza Jana Twardowskiego. Joanna Półtorak. Nie znałam cię osobiście, nawet cię nie widziałam, ale moja szkoła nosi twoje imię.
i utwory twoje czytałam. Części z nich nie rozumiem, bo wiedzy mam za mało. Są pełne zadumy, refleksji, by serce ludzkie pękało. Tak bardzo mocno wzruszają, nawiązują do ważnych rzeczy, zrodziły się we mnie pytanie, posłuchaj go, księży Janie. Chciałabym ci je zadać. Twoja odpowiedź stałaby się lekiem, jak postępować w życiu, by być dobrym człowiekiem. Ten wiersz świadczy o tym, jakie znaczenie ma ten patron dla dzieci. Dziękuję bardzo. O czym my dyskutujemy? Proszę Państwa, nam wypada tylko zaakceptować i uprawomocnić jakby wybór 2000 ludzi, mieszkańców naszego miasta. I tu się dyskusja zaczyna i kończy. Powinniśmy przystąpić do głosowania i już, a nie dyskutować o tym, czy wybór był słuszny, czy nie. Nawet gdyby to był szkoła i dzieci by wybrały imienia krasnoludka psika, nic tam do tego. 2000 ludzi opowiedziało się za takim patronem. Mamy to zaakceptować. Dziękuję. Pan Grzegorz wyszedł, grzecznie wypowiedział swoje słowo, nawet, że tak powiem, nie poddając księdza Twardowskiego jakimkolwiek ocenom. Jedynie wygłosił swoje informacje, które wyczytał, i on nie powiedział, że on będzie głosował przeciwko, że on jest przeciwko tej ustawie. Nie, nie powiedział. On powiedział, że się wstrzyma, ponieważ los księdza Twardowskiego dla pana Grzegorza jest wątpliwy i zbyt mało wyjaśniony. Proszę Państwa, w związku z tym, żeby to jednak była chwila uroczysta, ja składam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Przepraszam, ale ja zgłosiłem się do wypowiedzi jeszcze zanim Pan zgłosił ten wniosek. Pokazywałem Panu, że ja jeszcze. Składam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Chciałem wypowiedzieć się przeciwko temu wnioskowi, jeżeli chodzi o zamknięcie dyskusji, ponieważ nie może to polegać na tym debatowanie, jeżeli chodzi o nadawanie poszczególnych imion poszczególnym placówkom, że po prostu zamykamy buzię, nie mówimy nic i nie dyskutujemy na tym, bo gdyby tak było, jak radny Krówczyński proponuje, to na przykład ktoś by mógł sobie wymyśleć, że nada szkole numer 1 imię Adolfa Hitlera. I nie mamy nic do tego, bo 2000 osób przedyskutowało, odbyła się dyskusja, wara nam od tego, że ktoś o tym postanowił. Przechodzimy do przegłosowania uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 1. Tak, w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 1. Czy radni życzy sobie, abym odczytał projekt uchwały? Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 16 radnych jest za. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? 4 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.